Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale Pamiątki, czyli Rusztowania Wspomnień. Dziś odcinek, który tak naprawdę powinien powstać znacznie wcześniej, na samym początku tworzenia przeze mnie tego kanału, bo dotyczy miejsca, do którego mam po prostu ogromny sentyment. Fort Czerniaków. Zapraszam. Jak już mówiłem na wstępie do obiektu, o historii którego chciałbym dzisiaj opowiedzieć, mam ogromny sentyment. Jako dziecko uwielbiałem wałęsać się po jego okolicy, gdy stacjonował w nim jeszcze 10. pułk samochodowy. Potem, na początku lat 90. wojsko zdecydowało się otworzyć w forcie muzeum, do którego wstęp był bezpłatny, więc wreszcie mogłem zajrzeć również do środka. A ponieważ historia lubi płatać figle, po latach właśnie w forcie Czerniaków uczestniczyłem w wielu imprezach historycznych jako odtwórca. Materiał ilustruje zdjęciami m.in. wykonanymi przez Niemców zaraz po zdobyciu fortu we wrześniu 1939 roku w trakcie walk o Warszawę. Fort Czerniaków został wzniesiony w 1883 roku na planie zbliżonym do pięciokąta z ceglanymi schronami koszarowymi i bojowymi. Powstał pod kierunkiem pułkownika Werdenera. Teren, który obecnie wyznaczają ulice Okrężna i Powsińska, został otoczony głęboką fosą z szerokim wałem, a na koronie rozmieszczono stanowiska artyleryjskie. Wewnątrz, po zachodniej stronie, wzniesiono obszerne trójskrzydłowe koszary o konstrukcji ceglano-ziemnej, zawierającej 29 kazamat. Na dachu pokrytym ziemią znajdowały się dwie niskie kaponiery, czyli kryte stanowiska artyleryjskie. Interesującym konstrukcyjnie elementem fortu był metalowy most zwodzony, można było go wciągać na szynach. Łączył on kamienny przyczółek za fosą z wnętrzem fortyfikacji. Po zewnętrznej stronie fosy zbudowano willę komendanta fortu i drewniane domki dla oficerów. Pod koniec XIX wieku obecna ulica Powsińska była polną drogą biegnącą w kierunku Wilanowa. W 1892 roku poprowadzono wzdłuż niej wilanowską kolejkę wąskotorową, kursującą od placu Unii Lubelskiej przez Wilanów aż do Piaseczna. Kolejka objeżdżała fort od wschodu. W 1906 roku, po przegranej wojnie Rosji z Japonią, fort zmodernizowano według projektu profesora Konstantego Wieliczko. Likwidowano kaponiery, zastępując je 7 nowoczesnymi żelbetonowymi schronami artyleryjskimi. Podczas I wojny światowej fort nie odegrał praktycznie żadnej roli obronnej. Na podstawie decyzji o likwidacji twierdzy z 1909 roku, wycofujący się pod naporem wojsk pruskich i niemieckich Rosjanie wysadzili 5 sierpnia 1915 roku wszystkie elementy obronne – stanowiska artylerii, schrony, chodniki – pozostawiając jedynie układ ziemny oraz koszary. Podczas akcji wysadzania zginął tragicznie oficer artylerii, którego mogiła podobno nadal znajduje się na pobliskim cmentarzu czerniakowskim. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i rozbrojeniu niemieckiego garnizonu, Fort IX zajęło Wojsko Polskie. W komisji, która przejmowała budowlę od Niemców, był m.in. malarz Wojciech Kossak. W 1921 roku fort otrzymał za patrona generała Jana Henryka Dąbrowskiego, gdyż jego dywizja broniła tego terenu, czyli odcinka Służew-Czerniaków-Sadyba, w trakcie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku. W latach 1921-29 w koszarach znajdowały się zakłady elaboracji granatów, pocisków artyleryjskich, bomb lotniczych, torped i min morskich. Gdy go zamknięto, materiały wybuchowe zostały po produkcji utopione w fosie. W 1923 roku architekt Oskar Sosnowski opracował plan zagospodarowania terenów wokół fortu, nawiązując w nim do idei miasta ogrodu. Od 1924 roku na esplanadzie wokół fortu prowadzona była budowa osiedla Sadyba dla oficerów Wojska Polskiego. W 1929 roku w miejscu zasypanej północnej części fosy na osi ulicy Powsińskiej powstała pętla tramwajowa. Od 1936 roku pętla została przeniesiona za most poza obrys fosy, tam gdzie obecnie znajduje się pętla autobusowa. W 1937 roku ulica Powsińska została przedłużona do Wilanowa poprzez przebicie przejazdu na wprost przez teren fortu.
pojawił się betonowy most w miejsce mostu zwodzonego. W 1936 roku wysadzono w powietrze umocnienia forteczne na wschód od ulicy Powsińskiej, tworząc w tym miejscu park. W trakcie II wojny światowej fort dwa razy zapisał się bohatersko na kartach historii. Bój w obronie Fortu Czerniakowskiego był to jeden z najważniejszych bojów w obronie Warszawy, jak powiedział pułkownik Marian Porwit, dowódca zachodniego przedmościa Warszawy w 1939 roku. Podczas walk w kampanii wrześniowej Fort Czerniaków stanowił samodzielny punkt oporu odcinka Południe, najdalej wysunięty poza stałą linię obrony miasta. Jego obsadę stanowiły pododdziały 2 batalionu, 360 pułku piechoty i ochotnicy z batalionu imienia Ordona oraz batalionu robotniczego pod dowództwem kapitana Konstantego Żbijewskiego. Od 17 września polska załoga fortu walczyła w okrążeniu całkowicie odcięta od własnych linii. Szczególnie dzielnie spisywała się placówka przy mostku na fosie z ciężkim karabinem maszynowym, który dowodził plutonowy z cenzusem z 360 pułku piechoty Janusz Kusociński, mistrz olimpijski z Los Angeles. Niemiecki 10 pułk piechoty, wzmocniony 2 kompanią pionierów, otrzymał 25 września 1939 roku zadanie zdobycia fortu. O świcie następnego dnia pionierzy użyli do sforsowania fosy pontonów. Oddziały Niemców zlikwidowały karabiny maszynowe umieszczone na wałach ziemnych, nie mogły jednak zdobyć kazamat. Natarcie grupy Titlus załamało się na moście. Cały fort można było zdobyć tylko poprzez zniszczenie kazamat. Po opanowaniu grzbietu koszar szyjowych przeciwnik próbował zmusić Polaków do kapitulacji, wrzucając poprzez kanały wentylacyjne granaty, świece dymne i naboje z gazem łzawiącym. Uporczywa obrona i gęsty ogień z kazamat, który uniemożliwiał atakującym opanowanie dziedzińca fortu, a tym samym przeprowadzenie ostatecznego szturmu na koszary, doprowadziły do tego, że niemieccy pionierzy użyli ładunków wybuchowych, umieszczając je na odsłoniętym spod ziemnego nasypu fragmencie ściany. Eksplozja spowodowała jej przebicie i częściowe zawalenie pomieszczenia, grzebiąc pod gruzami kilkudziesięciu obrońców. Poprzez wyrwę atakujący wrzucili granaty oraz wlewali paliwo z miotaczy ognia. Ostatecznie załoga fortu została zmuszona do kapitulacji. W sierpniu 1944 roku siły niemieckie na Sadybie były niewielkie, a niemiecka załoga fortu liczyła około 50 żołnierzy. Po jego zdobyciu 7 sierpnia 1944 roku przez podkomendnych porucznika doktora Czesława Melchiora Szczubełka, pseudonim Jaszczur, stał się Fort Czerniaków po raz kolejny w tej wojnie polską redutą. Dokonywano stąd śmiałych wypadów, a załoga skutecznie paraliżowała działania Niemców na Czerniakowie i na kierunku Wilanowskim, zmuszając ich do kolejnych prób zdobycia umocnień. Od końca sierpnia fort ostrzeliwała artyleria różnych kalibrów rozlokowana na Służewcu, Ursynowie, Wilanowie i Siekierkach. Ostateczny cios zadało lotnictwo. 1 września w wyniku bezpośredniego trafienia bombą zrzuconą z bombowca nurkującego doszło do przebicia stropu we wschodnim narożu koszar szyjowych i zniszczeniu kazamaty, w której odbywała się odprawa dowództwa. Oprócz porucznika Jaszczura zginęło kilkudziesięciu żołnierzy i oficerów. Dzień później Niemcy zajęli fort, co przesądziło o upadku Sadyby. Na cmentarzu Wilanowskim pochowano 110 jego obrońców. Po wojnie we wschodniej części nadal funkcjonował park, a zachodnią część z koszarami zajęło Wojsko Polskie, które stacjonowało do 1990 roku. Początkowo znajdowała się to rusznikarnia Urzędu Bezpieczeństwa. W latach 50. stacjonowała samodzielna bateria 85 mm armat przeciwlotniczych, wyposażona w 8 dział w ramach systemu obrony powietrznej Warszawy. W okresie późniejszym fort był wykorzystywany przez pododdziały inżynieryjno-budowlane i jako zaplecze magazynowe stołecznego 10 Pułku Samochodowego. Obecnie Fort Czerniaków jest jedynym tego typu obiektem twierdzy Warszawa zaadaptowanym i pełniącym funkcje muzealno-dydaktyczne. Swoją siedzibę ma tu Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, będące oddziałem Muzeum Wojska Polskiego. Wszystkich zainteresowanych historią obrony Fortu Czerniaków w trakcie kampanii wrześniowej zachęcam do lektury książki pana Macieja Piekarskiego Samotna placówka.